Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Iwona Kąsiorek, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Dziś właśnie odwiedzamy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, bowiem tutaj trwa wystawa Prawda i Wolność, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie bez znaczenia jesteśmy właśnie dzisiaj, ponieważ dziś, 19 października, jest dzień, na który przypada już 40. rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, więc ten dzień dziś będzie w mediach bardzo głośny. Będzie oczywiście msza święta o godzinie 16 w kościele księdza Stanisława Kostki na Żoliborzu, ale też właśnie tutaj w muzeum będzie można wybrać się na wystawę, która jest czasowa i potrwa już tylko przez 2 tygodnie. Przepiękną wystawę, która opowiada o życiu księdza Jerzego Popiełuszki. No i zorganizowano ją właśnie w 40. rocznicę śmierci błogosławionego księdza. Taki był plan, takie było założenie. Tak, ta 40. rocznica jest okazją do przypomnienia osoby błogosławionego Jerzego. Wystawa była przygotowywana przez 3 ostatnie lata, dużo pomysłów i koncepcji, ale właśnie był jeden cel, przypomnieć tę osobę, a w ogóle przedstawić ją młodemu pokoleniu, opowiadać o księdzu, dlaczego zginął, ale kim był dla społeczeństwa, kim był dla nas Polaków 40 i 50 lat temu, tak? Jaka była jego historia. Też chcę powiedzieć tutaj na wstępie, że ta wystawa powstała w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Polską Fundację Narodową. I wiele muzeów, wielu fotografów, wiele organizacji wspomogło stworzenie tej wystawy, przez co jest ona tak bogata w fotografię, w dokumentację fotograficzną, w obrazy, które nawiązują do wydarzeń i są pewnym tłem historycznym, no i artefakty związane z księdzem Jerzym. Z kolei patronem medialnym jest Radio Warszawa. Wystawa jest taka bardzo ciepła, bardzo rodzinna, szczególnie na wstępie, no bo tak naprawdę wszystkie wartości, większość wartości, które w sobie nosimy, no mają swoje źródło w domu, w rodzinie i tak chyba też było u księdza Jerzego Popiełuszki. Tak jak opowiada i rodzina księdza Jerzego i osoby, które swoją pracę i zaangażowaniem poświęciły różne, no tak, napisały różne książki, publikacje, osoby, które tutaj też gościliśmy i nam przybliżały księdza Jerzego. Faktycznie dom rodzinny jest miejscem, które kształtuje nas wszystkich, więc zaczynamy opowieść o księdzu Jerzym od domu rodzinnego. Od stołu z obrazkami świętymi, z krzyżem, z taką kadzielnicą, którą ksiądz Jerzy wykonywał jako chłopiec, z kredensem, w którym jest Matka Boża i to jest eksponat z domu rodziców księdza Jerzego, z naczyniami i z blachą, w której są jabłka, bo to jest opowieść o tym, że Marianna Popiełuszko piekła chleb, do którego dawała jabłka, co wiemy właśnie od rodziny. I bardzo dużo zdjęć księdza Jerzego ze swoim rodzeństwem, z bratankami, z bratanicą, z rodzicami z różnych okresów życia. Wtedy, kiedy był już kapłanem i przyjeżdżał ich odwiedzać. Wtedy, kiedy był młodym ministrantem, a którym został zaraz po pierwszej Komunii Świętej. Może podejdziemy do tych eksponatów. Jesteśmy właśnie między kredensem a stołem, czyli zupełnie czujemy się jak w domu, jak w domu rodzinnym, na podłodze, na ścianach kilimy. Na co szczególną uwagę chcieli tu Państwo zwrócić, jakby tworząc tą część wystawy? Stół nawiązuje do tego, że rodzina spotykała się na porannej i na wieczornej, na modlitwie wspólnej, rodzinnej. Obrazki, które się znajdują na stole, nawiązują do tego, że mały Alek Popiełuszko, w domu nazywany był Alek, bawił się takimi obrazkami, które były w domu jego babci, głównie Marianny Gniedziejko. Mamy też tutaj z puszki wykonaną kadzielnicę, ponieważ jako mały chłopiec bawił się jako ksiądz. Takie są wspomnienia najbliższych. Więc tutaj tymi elementami mówimy o tym, można powiedzieć, jaki był i też jak jest we wspomnieniach Marianny Popiełuszko ofiarowała, będąc w trzeciej ciąży, ofiarowała swoje dziecko Panu Bogu, modląc się, że jeżeli będzie to chłopiec, żeby został księdzem. Więc troszeczkę widzimy już tak z perspektywy czasu, że albo tak możemy też odczytywać te różne elementy, że gdzieś był ofiarowany Panu Bogu i ta jego późniejsza droga była pewną konsekwencją i wychowania, i domu rodzinnego, i takiego też maryjnego. Mamy też figurę Matki Bożej,
No to był taki dom bardzo rozmodlony. Tak, ale jak jest właśnie w tych wspomnieniach, że nawet dziwiono się, że mały Alek po Komunii Świętej, codziennie był na mszy świętej, godzinę przed rozpoczęciem nauki w szkole na porannej mszy świętej. To cóż z tego naszego tradycyjnego polskiego domu, w którym wychował się ksiądz Jerzy Popiełuszko, w którym zobaczymy też ususzone polne kwiaty w kształcie wianka. Wystawę otwieraliśmy 6 czerwca. To była oktawa Bożego Ciała, czyli taki dawny zwyczaj, jakim było też święcenie wianków z kwiatów. Więc tutaj nawet mamy na pamiątkę dnia otwarcia, ale jak najbardziej. Mamy kwiatów dużo na tej wystawie, mogliśmy sobie postawić i to jest nawiązanie właśnie do tego kwietnego, wiejskiego charakteru. Stąd też mogą Państwo słyszeć dźwięki krowy, kury, rąbanie drewna, aby tak w pełni poczuć, że jesteśmy na wsi. Czyli w miejscu, gdzie się ksiądz Jerzy wychował, gdzie pracował, tak jak każde dziecko na wsi, to była też jakaś forma pracy. Mamy naczynia z domu, właśnie w tym kredensie, który prezentujemy, naczynia użyczone przez rodzinę i jabłka, prawdziwe jabłka w blaszce. Tutaj nawiązujemy do tego, do tych wspomnień rodziny, że Marianna Popiełuszko, która piekła chleb, dodawała jabłek do chleba. A też ksiądz Jerzy w różnych swoich wspomnieniach, można o tym dużo czytać, miał taki zwyczaj, że jak właśnie był z domu rodzinnego, wracał z chlebem, ale potem ten chleb też przekazywał ludziom, dzielił się tym chlebem z tymi, z którymi potem się spotykał. I wszyscy zawsze byli zachwyceni smakiem chleba wypiekanego w domu rodzinnym. To w takim razie z domu rodzinnego udajemy się w dalszą podróż życia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. No właśnie, kiedy można powiedzieć, że ksiądz wyszedł z domu na dalsze nauki już poza swoje miejsce zamieszkania? Uczył się w Suchowoli, najbliższej miejscowości, tam skończył podstawówkę i liceum ogólnokształcące. I wybrał, tak jak tutaj jest w cytacie, uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do seminarium metropolitarnego w Warszawie. Prośbę swą motywuję tym, iż chcę zostać księdzem, ponieważ mam zamiłowanie do tego zawodu. Alfons Popiełuszko, 65 rok, podanie z 10 czerwca. Więc wybrał na tą drogę kształcenia warszawskie seminarium. Tutaj od nas oddalone o 5 minut drogi. Więc mamy tutaj i zdjęcie, te, które się zachowały księdza Jerzego z czasów seminaryjnych. Piękne zdjęcie z uroczystości święceń kapłańskich, które przyjął 28 maja 72 roku, ale też tą przestrzenią już mamy pewną narrację, która się ciągnie przez cały czas, czyli narrację historyczną, tła tego właśnie. Tak, tu mamy zdjęcie z milenium, msza pod przewodnictwem prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, na którą przychodzą tysiące Polaków, a po drugiej stronie obraz Jacka Sroki, człowiek trochę podobny do Stalina. A więc pokazujemy, w jakich czasach ksiądz Jerzy dokonywał wyboru seminarium, co się działo, jaka była po prostu rzeczywistość Polski, naszej ojczyzny. I na wprost zdjęcia z Bartoszyc, czyli po pierwszym roku kształcenia w seminarium, tak jak inni klerycy, alumni, musiał odbyć obowiązkową służbę wojskową. Odbywał ją w Bartoszycach, to jest około 15 km od obwodu kaliningradzkiego. I w tym czasie, w wielu wspomnieniach księdza Jerzego, jak opisuje ten czas tej służby, było oczywiście trochę tych ćwiczeń wojskowych, ale przede wszystkim pisał, jak to od rana do wieczora musieli uczestniczyć w różnych, powiedzmy, wykładach, przemówieniach, w których tak naprawdę był zawsze jeden cel, czyli odwieść ich od wiary, odwieść ich od Kościoła. No i w tym czasie też wydarzyło się to, miało miejsce to wydarzenie, jakim było rozkaz, jak to relacjonuje jeszcze Alfons Popiełuszko, rozkaz zdjęcia ruszańca z palca. Tego rozkazu nie wykonał, za co poniósł konsekwencje. Ale tutaj to ostatnie zdanie z przytoczonego cytatu, ale ja zawsze patrzę głębiej. Miał świadomość, że zdjęcie ruszańca to jest parę sekund gestu, można wykonać, mieć tak zwany święty spokój. On tego nie wykonał, w konsekwencji był poddany przesłuchaniom, no jakiejś formie opresji. To jest niby gest, ale jednocześnie złamanie ducha. To jest właśnie, dokładnie. A jednocześnie nie zdjęcie było utrzymaniem, wzmocnieniem tego ducha swojego, jak i tych, z którymi przyszło mu dzielić ten los w Bartoszycach.
Więc tutaj mamy tam narrację postawy księcia Jerzego, który tak naprawdę jest 20-letnim chłopakiem, ale właśnie nawiązując do domu, z tego domu, z postawy silnej osoby mamy, oddania takiego modlitewnego, wiedział, że małe gesty znaczą bardzo dużo i on był wierny Chrystusowi już jako 20-latek w trudnych, a jednocześnie w tych czasach właśnie słuchając tego, co mu mówią, to doskonale wiedział, czym jest komunizm. Widział to jasno. No właśnie, miał świadomość, w jakiej sytuacji jest, co się dzieje. Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Jesteśmy cały czas w pierwszym pomieszczeniu tej wystawy. Tych pomieszczeń jest kilka, one cały czas stopniowo opowiadają nam o księdzu Popiełuszce. Jesteśmy w kolejnej odsłonie tej wystawy. Opowiadamy tutaj o podróżach księdza Jerzego, kiedy już był wikarym po warszawskich parafiach, miał możliwość wyjeżdżania do Stanów Zjednoczonych, gdzie była jego ciocia Mary Kalinowski, więc miał zaproszenie, miał tam rodzinę, krewnych i podróżował. I kiedy wyjeżdżał, zwiedzał, odwiedzał ludzi, ale zwiedzał też te rejony, o czym jest w jego notatkach, wspomnieniach. Więc prezentujemy tu zdjęcia dzięki uprzejmości pana Marka Popiełuszko, które pokazują księdza w różnych miejscach, ale też podróżował po Europie, po Bałkanach, wówczas z przyjaciółmi, czy też miał samotną podróż. To są może mało znane wątki, szczególnie jak myślimy o jego męczeńskiej śmierci i o tym, co było przed tą śmiercią, tak, jego zaangażowaniu w Solidarność, która jest później. Ale tutaj młody kleryk, podróżujący, poznający. I to jest tak ważne uzmysłowienie sobie, że on wiedział, jak wygląda świat, wiedział, co to znaczy być wolnym, w pełni korzystać z dobrodziejstw Zachodu, a jednocześnie zawsze wracał. To nie uciekał, wracał do tej rzeczywistości naszej, do kraju, do rodziny, do najbliższych. Tam były podróże, poznawanie, no i też, szczególnie jak mówimy to młodych, taka otwartość, żeby korzystać z tego, co jest nam dane, być jednocześnie wiernym swoim zasadom, swoim ideałom, nie odwracać się od tego. Tak jak pani oprowadza i o wszystkim nam tutaj mówi, to myślę, że to jest też taka świetna wystawa dla młodzieży, która też tu przychodzi, przychodzą szkoły, żeby też móc jakąś taką inspirację czerpać, szczególnie w czasie, kiedy tych autorytetów no, mamy coraz mniej. Więc szkoły też tu zaglądają. Szkoły zaglądają, może mniej niż byśmy chcieli, ale jeszcze są 2 tygodnie i można się zgłaszać. Bardzo zachęcamy, tak, wydaje mi się, że ksiądz Jerzy absolutnie jest autorytetem dla młodych ludzi. On zmarł, będąc bardzo młodym człowiekiem. On był blisko młodych ludzi, też jako duszpasterz, był blisko studentów, bo też był opiekunem studentów Akademii Medycznej. Miał wiele tych posług, jednocześnie był też osobami starszymi, z weteranami, więc wyszło wiele publikacji poświęconych księdzu Jerzemu, ale żadna chyba w pełni nie jest w stanie oddać bogactwa tego człowieka, więc wystawa nasza też mówi o jakichś wybranych fragmentach, wydarzeniach, bo bardziej chcielibyśmy tak zainspirować, przybliżyć tę osobę, ale i zainspirować młodych ludzi do takiego życia prawdą. Spacerujemy dalej po wystawie, ale my zapraszamy Państwa szczególnie dziś, 19 października, na tą wystawę, czy przed uroczystą mszą świętą, czy też po niej. Tutaj Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na Warszawskiej Starówce czeka na Państwa z piękną wystawą czasową, która potrwa już tylko 2 tygodnie, a eksponatów ma mnóstwo z różnych muzeów i także od osób prywatnych, więc to jest taka bardzo wartościowa i różnorodna wystawa. Cieszy się dużym powodzeniem i my też Państwa gorąco zapraszamy. No właśnie, co dzieje się dalej na tej wystawie? Powrót do rzeczywistości Polski Rzeczypospolitej Ludowej, którą tutaj została zobrazowana 2 obrazami współczesnymi. Miłosza Benedyktowicza Trawa i Dzień dobry, pierwsza zmiana i Wiesława Szamburskiego Powitanie. Nie będę opowiadać, bo to jest taka narracja, no tak, może się nie da wszystkiego do audycji powiedzieć. Trzeba zobaczyć to po prostu. Trzeba zobaczyć, tak, to trzeba zobaczyć samemu i chwilę się też zastanowić, spojrzeć na to, jakie są twarze, czy też w ogóle są twarze na tych obrazach, o czym one nam mówią, ale one właśnie obrazują tą sytuację Polski i stanu ducha trochę bez wyjścia. Po drugiej stronie mamy obraz Odpoczynek Szumigaja, gdzie z kolei jest robotnik z szeroko otwartymi oczami, który patrzy na rzeczywistość, bardziej może świadom tego, co się dzieje, no i też fotografie już robotników strajkujących, bardzo wymowne, ludzie, którzy już mówią dość i
przeciwstawiają się systemowi. No i przy tym mamy tutaj zdjęcie ilustrujące pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II z tłumem ludzi na Placu Zamkowym, czyli ludzie, którzy znowu mieli odwagę wyjść na ulicę i pokazać siebie, ale też z tej siły, z tej odwagi zrodziła się solidarność, w którą ksiądz Jerzy z Draksmanem, z biegiem okoliczności wszedł, ale wszedł de facto w relacje międzyludzkie, bo taki był też wcześniej w tych opowieściach, zaprzyjaźniał się, trwał, był dla drugich ludzi, a więc kolejne wydarzenie spowodowało wejście w środowisko robotnicze, któremu służył do końca, ale służył właśnie, to też podkreślają to zdjęcia, jako kapłan. Tutaj mamy zdjęcie, kiedy odbywa się spowiedź, tak? Czyli ksiądz słuchający, będący blisko drugiego człowieka. To jest sierpień, Huta Warszawa, strajk młodzieży Akademii Medycznej, strajk w Wyższej Szkole Pożarnictwa, w których ksiądz jeszcze jest kapłanem. Jest cały czas obecny z ludźmi właśnie w tych szczególnie trudnych momentach. Oprócz tego, że jest kapłanem, jest także jakby ich przyjacielem. Przemieszczamy się do kolejnej przestrzeni wystawy. Po, jak to się mówi, Festiwalu Solidarności, stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku. Zilustrowany obrazem Antoniego Fałata, bardzo wymowny obraz z tytułem Spokój, który spływa krwią. No i to się rozpoczęły też msze za ojczyznę, w które ksiądz Jerzy dostał, w sumie to można powiedzieć tak, to prowadzenia od księdza Teofila Pokuckiego. To też jest cały ważny wątek, którego się może nie udało w pełni na wystawie poruszyć. Bardziej mówimy o tym przy oprowadzaniu, o roli księdza Teofila Pokuckiego, który był takim w sumie ojcem, opiekunem, przyjacielem dla księdza Jerzego. Zdjęcia tłumów ludzi, którzy przychodzili na mszę za ojczyznę, sprawowane w ostatnie niedzielę miesiąca w parafii na Szoliborzu, gdzie ksiądz Jerzy był rezydentem. I wybrane fragmenty właśnie z mszy za ojczyznę księdza, kiedy widzimy księdza Jerzego. Nie słyszymy, ale widzimy. To jest już ten ostatni, to są filmy z ostatnich miesięcy przed porwaniem, przed zamordowaniem. Zamyślona i strapiona twarz. To jest film, ale powiedziałabym trochę to kontemplacji, to takiego spokojnego zastanowienia się, w jakim on był stanie, co się działo. Też to przeczytania tych treści, właśnie osaczenia, donosów. Obok mamy notatki księdza Jerzego do jednej z mszy za ojczyznę, do kazania, kielich, w którym sprawował mszę świętą. Taki kielich jest na jednym ze zdjęć, kiedy odprawiam mszę dla młodzieży strajkującej. I różaniec, który został mu ofiarowany przez Jana Pawła II. Po przeciwnej stronie ostatnie imieniny księdza Jerzego, kiedy otrzymał stół od hutników Huty Warszawa. I obok wymowne zdjęcie z pogrzebu Grzegorza Przemyka, czyli na półtora roku przed jego porwaniem i morderstwem, mamy wydarzenie, które wstrząsnęło całą Polską, i pogrzeb Grzegorza Przemyka był też taką manifestacją niezgody, bardzo liczny. Ksiądz jeszcze przygotował też, właśnie jego była propozycją, żeby trumna z Grzegorzem Przemykiem była odprowadzona w ciszy z kościoła na Szoliborzu do grobu rodzinnego na Powązkach. Tak to się odbyło. I przed nami jest kotara, za którą mamy taką małą przestrzeń poświęconą już śmierci, porwaniu i śmierci księdza Jerzego, gdzie się znajdują buty, w których ksiądz Jerzy był na pewno 19 października, kiedy jechał do Bydgoszczy na ostatnią mszę świętą i w których został wyłowiony z nurtu Wisły. Jest takie mocne relikwie. No wprost jest zdjęcie matki księdza Jerzego z cytatem, a na dole mamy naczynie z wodą, na którego dnie leży zdjęcie księdza Jerzego, ale jest to zdjęcie z prymicji. To jest miejsce, w którym trzeba być, trochę w ciszy, bez narracji. Tu już nie opowiadamy, bo to miejsce opowiada samo za siebie. W głośnikach aktor Andrzej Mastalerz czyta wybrane fragmenty sekcji zwłok, czyli taki medyczny opis ciała, jak ono było potraktowane, jak wyglądało. Dookoła mamy zdjęcia z miejsca wyłowienia, zdjęcia sutanny, w której się wówczas ksiądz Jerzy, sutanny księdza Jerzego. I to jest takie miejsce, no właśnie tego dramatu, który miał miejsce 40 lat temu. I po kolejnej kotarze przechodzimy już do kolejnej przestrzeni. To my przez to miejsce przejdziemy w ciszy, aby udać się do jeszcze następnego pomieszczenia wystawy.
Zachęcamy Państwa do tego, żeby to miejsce i tą wystawę niezwykłą odwiedzić. Wystawa o księdzu Popiełuszce, taka druga na stałe, jest w podziemiach kościoła księdza Stanisława Kostki w Warszawie, ale tamta wystawa jest stała, ta jest czasowa, tylko 2 tygodnie, a dziś do Warszawy przyjeżdża wiele osób z całej Polski, a nawet z całego świata, więc zachęcamy do tego, żeby tu na Starówkę, na ulicę Jezuicką właśnie przybyć na wyjątkową wystawę o księdzu Jerzym Popiełuszce. My też jakby na końcu naszej wystawy w Warszawie, tutaj w muzeum, przygotowaliśmy słowa księdza Jerzego, cytaty z jego wypowiedzi, te cytaty, które też są na wystawie, żeby właśnie wyjść z tym słowem, z tym obrazem w pamięci, z tym słowem, które też można wziąć dla kogoś i mu przekazać, mieć w tym jakieś umocnienie. Prawda i wolność. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wystawa w Warszawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Patronem medialnym jest Radio Warszawa. Bardzo dziękuję za tą piękną opowieść na tej niesamowitej naprawdę wystawie. Dziękujemy bardzo i słuchaczy zapraszamy. Dziękuję bardzo, zapraszam. Kulturalny weekend. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.